wszystkim Państwu. Witamy serdecznie, tak, w naszym gronie Panią Dyrektor tego gościnnego miejsca, w którym tutaj jestem, czyli Powiatowej Miejskiej Biblioteki w Bochni. Bardzo, bardzo mi miło, że Pani Dyrektor też będzie się przysłuchiwać naszemu spotkaniu, konwersacji, mam nadzieję. Dzień dobry. Wszystkich. Miło mi, że takie liczne grono widzę na moim pulpicie. Żałuję, że nie możemy się spotkać w realu, ale może w przyszłości będzie to możliwe. Właśnie. Także do zobaczenia nie tylko wirtualnie, ale i w realu. Bardzo dziękuję. Państwa, pozwolę sobie zatem to spotkanie nasze dzisiejsze zacząć. Bardzo mi miło widzieć Państwa i mieć świadomość, że jesteście po drugiej stronie swoich komputerów. Witam bardzo serdecznie na spotkaniu. Dziękuję ogromnie jeszcze raz i Pani Dyrektor, i organizatorce spotkania, Pani Barbarze Banach, za zaproszenie do biblioteki w Bochni. Proszę Państwa, jak Państwo pewnie wiedzą, nazywam się Aneta Załazińska. Na co dzień pracuję na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem profesorem w Katedrze Teorii Komunikacji i zajmuję się, jestem językoznawczynią, ale zajmuję się takim językoznawstwem bardzo szeroko pojętym, to znaczy począwszy od poprawności językowej, bo zwykle kojarzy się językoznawstwo z poprawnością językową, przez retorykę, o której dzisiaj będzie mowa, przez pewne sprawności komunikacyjne, skuteczną komunikację, filozofię języka. W związku z tym no to te zainteresowania takie językoznawcze moje są bardziej, powiedziałabym, związane z komunikacją właśnie i takimi zagadnieniami społecznymi tej komunikacji. I dzisiaj właściwie o tym też będzie mowa. Pozwólcie Państwo, że będę się zwracać głównie do młodzieży, choć wiem, że są też osoby starsze, to znaczy nauczyciele na przykład, ale ponieważ to spotkanie było przeznaczone dla młodzieży licealistów, w związku z tym pozwolę sobie Państwa właśnie tak traktować jako taką zwartą publiczność, składającą się głównie z młodych ludzi. Jeszcze może, jeśli chodzi o organizację tego spotkania, jeśli ktoś z Was, z Państwa, będzie chciał zabrać głos, będzie chciał skomentować, ja też będę zachęcała do tego, to bardzo proszę, im bardziej będzie to nasze spotkanie takie interakcyjne, a nie tylko wykładowe, to myślę, że będzie też ciekawsze. Proszę Państwa, pokażę na początek coś, z czego poniekąd cały czas korzystam i co stało się podstawą tego spotkania i myślę, że zaproszenia mnie tutaj do biblioteki. To jest książka, którą jakiś czas temu napisałam z moim kolegą, profesorem Michałem Rusinkiem. Jak się dogadać? Czyli retoryka codzienna. To jest książka, która mam nadzieję w taki sposób mniej naukowy, a bardziej popularyzatorski oswaja ten temat, temat retoryki właśnie. A jeszcze bardziej oswaja druga książka. To może oczywiście nie do Was, ale do młodszego rodzeństwa. Książka też napisana we współpracy z Michałem Rusinkiem, Co ty mówisz, magia słów, czyli retoryka dla dzieci. Ponieważ postanowiliśmy sprawdzić, czy da się mówić o czymś tak groźnie brzmiącym jak retoryka, czy da się mówić czy do młodych ludzi, czy do dzieci właśnie. I tu akurat to jest książka pełna opowiadań, które pokazują pewne umiejętności retoryczne. Ta natomiast rzeczywiście jest dla nieco starszego odbiorcy. Bardzo Wam polecam, jeśli mielibyście okazję zajrzeć do niej, to bardzo proszę. Zwłaszcza, że obie te książki są dostępne w
dzięki uprzejmości pracowników są dostępne właśnie tutaj w bibliotece w Bochni. Zacznijmy. Temat tego spotkania to tytułowe pytanie, jak się dogadać, czyli właśnie rzecz o retoryce. Z jednej strony mamy taki temat, takie sformułowanie, które jest oczywiście kolokwialne, czyli wzięte z takiego codziennego języka, jak się dogadać, a z drugiej strony mamy tę retorykę. Retorykę, która no, jednak mimo wszystko kojarzy się z czymś, co jest bardziej może naukowe, trochę pobrzmiewa jakimiś starymi czasami, może to są jakieś specjalistyczne umiejętności, a może to jest tylko retoryka. Na pewno spotkaliście się takim sformułowaniem, no tak gada, to tylko taka retoryka. Spróbujemy się zastanowić, czym ta retoryka właśnie jest. Może spróbujemy odczarować trochę to pojęcie. I jeśli chcecie się włączyć w to, jeśli chcecie to skomentować, to bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcam. Zastanówmy się, właściwie zacznijmy od tego, o czym będziemy mówić, czyli czym jest ta retoryka. Bo zauważcie, że wszyscy mówimy, mamy tę umiejętność, poza oczywiście jakimiś sytuacjami trudnymi, wyjątkowymi, wszyscy jako gatunek ludzki posiedliśmy umiejętność mówienia. No to właściwie każdy z nas, skoro tak jest, to moglibyśmy powiedzieć, skoro retoryka jest mówieniem, no to właściwie każdy z nas jest retorem. Czy tak jest, czy tak nie jest? Pytanie moje, może dacie się skusić i odpowiedzieć, spróbować odpowiedzieć, jakie są wasze intuicje. Tu nie chodzi absolutnie o jakąś wiedzę czy sprawdzenie czegoś w internecie, bo to przecież można zrobić w każdym momencie, ale wasze intuicje. Z czym kojarzy wam się retoryka? Gdyby ktoś was zapytał, czym jest retoryka, co to jest retoryka? Po pierwsze, co to jest, a po drugie, z jakimi czasami kojarzy się retoryka, to pojęcie? Czy jest ktoś, kto zabrałby głos? Wiecie, jak wy się nie będziecie odzywać, to ja będę gadać cały czas. No to dobrze, proszę bardzo. Oczywiście śmieję się, mam nadzieję, że może początek jest taki, że nie chcecie zabierać głosu, ale może w którymś momencie ja obiecuję nie wyciągać do odpowiedzi, ale mimo wszystko chętnie bym usłyszała. Nie musicie, jeśli nie chcecie łączyć się przez kamerę, ale jeśli chcecie zabrać głos, to bardzo zachęcam. Jeśli chodzi o retorykę, to retoryka rodziła się dawno temu. Właściwie niektórzy mówią, że jest stara jak sposób czy umiejętność mówienia. Ale właściwie wszelkie takie naukowe opracowania mówią, że retoryka prawdziwie rodziła się w 5. tysiącleciu przed naszą erą. No, to jest dawno temu. Retoryka, która później w starożytności miała bardzo, bardzo wielu nauczycieli, osób, które się nią zajmowały, bo rzeczywiście ta tradycja retoryczna, która do nas dotarła, bo są różne tradycje retoryczne, ta tradycja retoryczna, którą my najlepiej znamy, to jest taka tradycja gdzieś ze starożytnej Grecji, ze starożytnego Rzymu, ale początki naprawdę są bardzo jej, można powiedzieć, zamierzchłe, bo retoryka rodziła się w momencie, kiedy ludzie uznali, że trzeba, czy można kogoś za pomocą słów przekonywać do różnych spraw.
Czyli, że jedni opowiadają się za tym, drudzy opowiadają się za tym, jeden woli psy, drugi woli koty, no to w takim razie może są takie sytuacje, kiedy trzeba przekonać tego, kto woli koty, do tego, żeby może zaczął lubić także psy i odwrotnie. Oczywiście mówię o tym anegdotycznie, ale tu chodzi o wszelkie sprawy, tam gdzie można wybierać. Dlatego mówi się, że prawdziwa retoryka jest tam, czy te umiejętności retoryczne można wykorzystywać tam, gdzie mamy do czynienia ze społeczeństwem, ustrojami demokratycznymi, czyli tam, gdzie ludzie mogą dokonywać wyboru. I teraz skoro mogą dokonywać wyboru, to można ich przekonywać do jednego albo do drugiego wyboru. W związku z tym, to można zacząć się zastanawiać, co sprawia, że czasami ludzie dają się przekonać, a czasami nie. I jeszcze, jeśli mówimy o tej starożytności, to właściwie retoryka też ma swoje korzenie w sądownictwie. Pierwsze mowy retoryczne to były mowy sądowe, a potem były to wystąpienia różnego typu publiczne. Ale generalnie retoryka kojarzy się ze starożytnością, z przekonywaniem i z monologowaniem. To znaczy, że wychodzi taki retor czy orator przed publiczność i mówi, monologuje, nie wchodząc w dialog, bo to jest jego mowa, to jest jego wystąpienie. I oczywiście my dziś współcześnie też mamy mnóstwo takich sytuacji, kiedy musimy zabrać głos. I oczywiście, że są to sytuacje bardzo oficjalne, bo zobaczcie, na przykład politycy są często stawiani w takiej sytuacji, no z racji wykonywanej funkcji, pełnienia określonej funkcji czy wykonywanego zawodu, ale przecież wy też bywacie w takich sytuacjach, nawet jeszcze nie będąc na rynku pracy, gdzie już zupełnie pojawia się ten problem i potrzebne są te umiejętności retoryczne, skutecznego przekonywania kogoś do czegoś, ale wy, jako uczniowie, ja bym powiedziała, nie tylko uczniowie, ale też jako młodzi ludzie, jako dzieci swoich rodziców na przykład, zdarza się bardzo często, że musicie kogoś do czegoś przekonać, albo nawet jeśli nie przekonać, to musicie stanąć przed tymi osobami i musicie się do nich zwrócić, przemówić. Czy są takie sytuacje? Czy wyobrażacie sobie jakieś takie codzienne sytuacje, kiedy taka, powiedzmy, mowa retoryczna, na razie ją tak nazwijmy, bywała waszym udziałem, czy była waszym udziałem? Czy kiedykolwiek tak się zdarzyło, pomyślcie o takich sytuacjach. Domyślam się, że w szkole zdarza się. A jeśli do tej pory się nie zdarzyło, to być może się zdarzy, że trzeba będzie na przykład przygotować przemówienie. Albo na przykład ktoś będzie albo był kandydatem na przewodniczącego szkoły. Kandydatem do samorządu uczniowskiego. No i teraz trzeba wystąpić przed publicznością. Trzeba wystąpić na zebraniu. Ale przecież myślę, że każdy z was doświadczył takiej sytuacji, kiedy musicie zrobić jakąś prezentację, ale już nie tylko prezentację taką oczywiście typową w PowerPoincie, ale musicie sami zaprezentować jakiś temat. Przecież w gruncie rzeczy, jeśli by dobrze się zastanowić, to każda, w cudzysłowie, odpowiedź przy tablicy jest rodzajem małej mowy retorycznej. No, ktoś powie, jaka mowa retoryczna? Muszę powiedzieć, co ja wiem, pani mnie odpytuje, z jakiejś definicji, pojęć i tak dalej, i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie, że oprócz tej prezentacji wiedzy,
oprócz powiedzenia tego, co się wie, faktów na jakiś temat, to wy przecież jednak jeszcze siebie, nie dość, że siebie prezentujecie w tym momencie, to jeszcze coś mówicie o sobie. To jeszcze musicie jakoś ubrać w słowa tę wiedzę, którą macie zaprezentować nauczycielowi. I jedni robią to sprawniej, inni mniej sprawnie. Przypuszczam, że znacie takie osoby, albo w gronie mamy tutaj takie osoby, które, o których wiadomo, przepraszam teraz nauczycieli, ale myślę, że Państwo doskonale sobie z tego zdają sprawę, że są takie osoby, które mają takie rozwinięte te umiejętności bardziej retoryczne, językowe, że wiadomo, że oni tam do końca nie wyuczyli się, ale potrafią tak opowiadać o tym, co wiedzą, że uchodzi im to, że nie wszystko wiedzą na dany temat. Więc czasami rzeczywiście te umiejętności retoryczne, umiejętności zaprezentowania tego, co się wie, są niezwykle istotne. Nawet powiedziałabym, że nie czasami, a zawsze. Natomiast czasami zdarza się, że one wystarczają, że ta wiedza, no mówię tutaj, ja wiem, że bluźnię teraz w tym momencie dydaktycznie, ale przecież nie okłamujmy się, że czasami tak się zdarza, co nie znaczy, że nauczyciel tego nie zauważa. No ale dobrze, jesteśmy przy tej starożytności i przy korzeniach retoryki, to ja tylko na temat tych starożytnych korzeni retoryki powiem tyle, że umiejętności posługiwania się słowem, umiejętności budowania wypowiedzi i robienia tego w taki sposób, żeby przekonać drugą stronę, tych umiejętności uczono się w czasach starożytnych i potem, jak się okazuje, ta retoryka miała oczywiście swoją historię i swoje koleje, ale przez właściwie wszystkie wieki naszej cywilizacji ona była wykorzystywana. Co więcej, była umiejętnością, którą musieli posiąść ci, którzy byli dość dobrze wykształcenie. I ona była wprowadzana mniej lub bardziej oficjalnie, ale jako, dziś byśmy powiedzieli, przedmiot szkolny. Dopiero pod koniec XIX wieku, od starożytności licząc, pod koniec XIX wieku wykreślono retorykę jako przedmiot szkolny. Przestano jej nauczać. Ona pozostała jeszcze jako przedmiot w takich specjalistycznych, na przykład w liceach klasycznych w nauczaniu, ale już nie była powszechną umiejętnością. A szkoda, dziś do niej wracamy. Tylko że wyobraźcie sobie, dziś nie mówi się retoryka. Dziś mówi się tak. Teoria komunikacji, sztuka skutecznej komunikacji, umiejętność dogadywania się, to są mediacje, to są negocjacje, to jest autoprezentacja. Więc zobaczcie, wszystko to, co trochę pod innymi hasłami funkcjonuje współcześnie, ma swoje korzenie w retoryce, która wydaje się nam czymś tak już trochę przestarzałym, a w każdym razie starym, niemalże jak łacina. Gdy tymczasem wszystkie te umiejętności, o których pisali starożytni, wtedy intuicyjnie, dziś są badane, to znaczy robione są eksperymenty różnego typu i okazuje się, że oni mieli całkiem niezłe intuicje, że te reguły, które spisali ileś tam wieków temu, one wciąż do tej pory są aktualne. Jednym z takich największych nauczycieli retoryki, bo oczywiście jak się mówi o starożytności, to wiecie, że mówi się, przywołuje się Arystotelesa. Arystoteles jest dobry na wszystko. Ale jeszcze większym, lepszym, bo powiedziałabym takim bardziej praktykiem, był Kwintylia. I jego dzieła są przetłumaczone na język
Polski, jego księgi i Quintilian dawał praktyczne wskazówki, jak zbudować swoją wypowiedź, jakich słów, jakie słowa wybrać, jakie dobrać do swojej wypowiedzi, w jakim stylu się wypowiadać, a w końcu jak się zaprezentować. Bo pamiętajcie, że nie tylko język, ale również sposób używania tego języka, czyli nasze zachowanie, jest z punktu widzenia retorycznego bardzo istotne. No właśnie, czasami powiedziałam, użyłam tego na początku tego hasła, że to tylko retoryka. Czasami dziś tak się mówi, to tylko retoryka. I myśli się wówczas, że coś zostało zgrabnie powiedziane, nawet w sposób taki kwiecisty, ozdobny, i że to jest tylko forma, natomiast nie ma tam jakiejś głębszej treści. To jest takie bardzo potoczne rozumienie retoryki, dlatego że w tym potocznym rozumieniu retoryki ona jest kojarzona z taką barokowością, czyli obfitością, nagromadzeniem jakichś środków stylistycznych, no właśnie kwiecistością, ozdobnością. Tutaj chyba dobrze pasuje takie określenie krasomówstwo, czyli takie piękne mówienie, ale nie tylko, że piękne, ale właśnie jeszcze ozdobne. Gdybyście sięgnęli do tych zaleceń starożytnych, jeśli chodzi o umiejętności wysłowienia się, to oni podawali takie cztery zalety wysłowienia się. Mówili, najważniejsze być stosownym. Zaraz sobie powiemy, co to znaczy. Potem mówić jasno. Po trzecie, mówić poprawnie. I po czwarte, jako zaletę wysłowienia się podawali ozdobność. Czyli zobaczcie, nawet oni zdawali sobie sprawę z tego, że ozdobność, czy w ogóle estetyka tego mówienia, rozumiana właśnie jako pewne zabiegi stylistyczne, wyszukane, jest dopiero na ostatnim miejscu. A zatem to, że będziemy mówić barwnie, to, że będziemy mówić kwieciście, wyszukiwać jakieś mało znane słowa, to tak naprawdę może przynieść odwrotny skutek. Wcale się nie dogadamy, wcale nie będziemy zrozumiani, wcale nie będziemy skuteczni komunikacyjnie, jeśli te wszystkie pozostałe zalety mówienia, czyli stosowność, jasność i poprawność, nie będą zachowane, czy nie będą widoczne w tej naszej wypowiedzi. Jeśli w takim razie byśmy się zastanowili w tym momencie, jeśli pokazujemy, że ta retoryka ma swoje korzenie w starożytności i właściwie towarzyszyła nam przez wszystkie wieki, przez oczywiście renesans, przez barok, oświecenie, no właśnie ten romantyzm trochę sobie z tą retoryką walczył, ale ona znów potem wróciła jako pewna umiejętność. No to pytanie już dotyczące tego, co jest współcześnie. Czy tak naprawdę współcześnie jest retoryka? Ja Wam pokazałam, gdzie, że retoryka to jest komunikowanie, negocjowanie, mediowanie. To w takim razie, kiedy my tych umiejętności retorycznych możemy użyć? W jakich sytuacjach możemy użyć tych umiejętności? I drugie moje pytanie, które teraz przyszło mi do głowy, bo ono się wiąże z tym pierwszym bardzo mocno. Czy są to tylko sytuacje, takie, kiedy my mówimy i przemawiamy? Czy te umiejętności przekonywania sprawdzają się
jeszcze w jakichś innych sytuacjach, niekoniecznie monologowych. Jeśli tak, to jakie byłyby te sytuacje? Czy coś Wam przychodzi do głowy? Ja bym powiedział, że możemy zastosować, ułatwiając załóżmy jakieś sprawy typowo na odległość, pisząc jakieś wiadomości, maile, tak dalej, bo to też jest ważne, umieć potocznie powiedziawszy zagadać, przekonać kogoś, wręcz perswazyjna bym powiedział, żeby, i to bym powiedział, że nawet jest trudniejsze, bo mówiąc, mamy gestykulację, zmienianie tempru głosu i tak dalej, nawet mimika twarzy, a zastosowanie retoryki w takim piśmie lub nawet ogólnie w tekstach kultury jest już bardzo ciężkie. Mm-hmm. Tak, bardzo dziękuję za ten głos, bo Szymon zwrócił uwagę, na właśnie fakt taki, że retoryka, owszem, ona była związana, czy ma swoje korzenie z językiem mówionym i cały czas kojarzymy głównie retorykę z mówieniem, ale te reguły retoryczne można zastosować także do języka pisanego. Do języka pisanego, a zobaczcie teraz również do takich sytuacji, kiedy my się kontaktujemy tylko i wyłącznie na odległość przez różnego rodzaju narzędzia ułatwiające komunikację na odległość, ale jednak one są inne. To, o czym zaczął mówić Szymon, to jest bardzo ciekawy temat, bo zobaczcie, czegoś nam brakuje, kiedy piszemy. Znaczy, język pisany, to pamiętajcie, jest innym językiem niż język mówiony. To znaczy, on ma trochę inne reguły tworzenia tekstu. Inaczej brzmi tekst mówiony, inaczej brzmi tekst pisany. Gdybym teraz pokusiła się o to, żeby otworzyć książkę i przeczytać ten tekst, i to jeszcze świetnie by było, gdybym miała umiejętności aktorskie, to jeszcze pół biedy. A jeśli nie, i czytałabym ten tekst tak, jak go czytam w swoich myślach, to myślę, że po pierwszym zdaniu, jak Was jest w tym momencie 66 osób, to myślę, że spokojnie może 10 by zostało. Dlaczego? Dlatego, że nawet zdania pisane są inaczej formułowane niż zdania, które pojawiają się w takim języku mówionym i do tego jeszcze spontanicznym. Więc jakby trochę innymi regułami rządzi się ten język pisany, trochę innymi język mówiony, a jeszcze dochodzą te elektroniczne środki przekazu, z którymi mamy do czynienia. Szymon powiedział, bo jak mówimy, to widać mimikę, widać gestykulację, słychać sposób mówienia, czyli słychać dynamikę, pauzy, słychać do właśnie tempo mówienia, intonację słychać. I to wszystko Wy jako odbiorcy, każdy z nas jako odbiorca, scala w całość i odbiera jako całość. Kiedy mam do czynienia tylko z językiem pisanym, no to dostaję tylko i wyłącznie tekst. Czy są jakieś, to od razu tak zapytam, czy są jakieś takie w tekście pisanym narzędzia, które trochę pozwalają nam odtworzyć sytuację komunikacyjną, komunikację twarzą w twarz? A co to znaczy? Będziemy pisać ze znajomości, a inaczej na przykład w jakichś stosunkach stricte, nie wiem, zawodowych czy też biznesowych. Mhm, super, ale zobaczcie, to jest to, o co teraz Szymon powiedział, to jest to, co nazywali starożytni stosownością. Czyli nawet niezależnie od tego, czy mam do czynienia z pisaniem, czy z mówieniem, ja muszę wiedzieć, do kogo adresuje swoją wypowiedź, czy to ustną, czy to pisaną. I rzeczywiście, że tak powiem, takie
jest błędem stylistycznym, a i grzecznościowym, pisanie czy mówienie do, no dajmy na to, nauczyciela, tak jak się mówi do swojego, no, bliskiego znajomego. Myślę, że nie muszę wam tego mówić, to jest dość oczywiste. A powiedzcie mi, albo jestem ciekawa, bo to przywołałam tutaj przy okazji książki, przywołałam Michała Rusinka, może tu duchem gdzieś jest. On o tym pisał i trochę narobił szumu, jeśli chodzi o to, jak zaczynać maile. Słuchajcie, no teraz jest taka sytuacja, że przecież komunikujecie się ze swoimi nauczycielami. Jak zaczynacie maile? Co jest takim otwarciem tego maila? Jak się zwracacie? Jakieś powitanie na przykład, nie? No, a właśnie, jak? Jak jeszcze raz? Jakieś powitanie w stylu, na przykład, dzień dobry, witam, i tak dalej. Zależy od tego też, myślę, że w jakim celu piszemy, bo to też może trochę wpływać na to, jak się witamy z kimś. Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Dobra, to powiem tylko tak, że Rusinek by pana zbeształ. Zbeształ za słówko witam, ponieważ wprawdzie on się na ten temat wypowiadał kilka lat temu, trochę się zmieniło, ale miał rację mówiąc, że słowo witam jest takim słowem, czy było takim słowem, które w mailach nie było najlepsze, dlatego że... Poważne też jest takie, bym powiedział, neutralne emocjonalnie, nie wyrażając różnych emocji praktycznych. Aha, i też ono było przez długi czas zarezerwowane dla takich sytuacji, kiedy gospodarz kogoś witał. Czyli, no właśnie, tak jak ja Państwa powitałam na spotkaniu, bo się tu poczułam jako gość, oczywiście jestem gościem, ale gospodarzem tego spotkania jako prelegent. No, jak gości przyjmujecie, ktoś do Was przychodzi, to mówicie witam. Więc takie nie zawsze to witam było stosowne. Ale Szymon powiedział, że dzień dobry jest całkiem niezłym. Ja wiem, że ludzie mówią, no dobrze, dobrze, ale przecież nie wiadomo, kiedy ten ktoś odczyta. No okej, okay, w porządku, ale my życzymy, bo to jest pewne życzenie dobrego dnia, jako całości, więc ono jest bardzo grzeczne i myślę, że nikogo w żaden sposób nie obrazi, jeśli komuś pożyczycie dobrego dnia, rozpoczynając swój list właśnie dzień dobry. Ale o jednym chcę powiedzieć, że z jakiegoś powodu, wiele razy też ze studentami na ten temat rozmawiałam, z jakiegoś powodu ludzie unikają sformułowania najbardziej uniwersalnego. Szanowny panie, szanowna pani. Bo mają poczucie takie, że to może jest takie właśnie zbyt oficjalne, zbyt, powiem kolokwialnie, sztywne. Ja zachęcam was do tego, że to jest kolejne bardzo uniwersalne sformułowanie. Oczywiście w stosunku do osób, które są, by, można powiedzieć, w hierarchii społecznej wyżej, albo są w roli społecznej wyżej, albo nie znacie tych osób. To jest bardzo uniwersalne sformułowanie i też zapewniam, że gwarantuję wam, że nie poczuje się nikt urażony. Bo na przykład, jeśli ja kogoś nie znam, zupełnie nie znam, i ktoś, na przykład pani z banku, której nie znam, pisze do mnie, czy SMS-a, czy pisze do mnie mail i pisze do mnie droga pani Aneto, to sobie myślę, ale zaraz, myśmy się nie poznały jeszcze, dlaczego dostaję taką formułę pani Aneto? Jest tam pani wprawdzie, ale w polskiej kulturze grzecznościowej to już jest ten drugi etap przechodzenia na... jakby powiedziałabym, bliższe stosunki muszą nas łączyć, żebym do kogoś się mogła zwrócić pani i imię, czy panie i imię. Natomiast jeśli kogoś widzę absolutnie pierwszy raz i nie mam żadnej, nie miałam z tą osobą żadnej styczności,
to zdecydowanie jest bezpieczniejsze i grzeczniejsze zwrócenie się po prostu proszę pana, proszę pani. Więc tutaj jeszcze wchodzą w grę te względy takie zupełnie grzecznościowe. I teraz zwróćcie uwagę, że kiedy mówimy, czy to o języku pisanym, czy to o języku mówionym, to właściwie wszędzie stają przed nami takie problemy czy zagadnienia, które jesteśmy, czy staramy się być, używamy narzędzi retorycznych, niezależnie czy wiecie o tym, czy nie, używacie tych narzędzi retorycznych. Wtedy, kiedy staracie się kogoś do czegoś przekonać. Wtedy, kiedy staracie się w tej komunikacji dobrze wypaść, a każdy z nas chce być dobrze odbierany przez innych. To jest bardzo naturalna społeczna potrzeba. I wtedy, kiedy chcemy się z kimś dogadać, niekoniecznie przekonać go do czegoś, ale chcemy wypracować jakiś kompromis, no chcemy dojść do jakiegoś porozumienia, chcemy spędzić Sylwestra ze znajomymi, a rodzice mówią nie, tego Sylwestra spędzisz z nami. Teraz jak przekonać tych rodziców? A może dadzą się przekonać, może się nie dadzą przekonać do tego. Chcecie wyjechać ze znajomymi na wakacje. Daj Boże, że będzie można to robić. A rodzice mówią, nie, za młody jesteś. Albo z jakiegoś innego powodu nie zgadzają się na to. Chcę sobie kupić słuchawki nowe. A tata mówi, nie dam ci na to pieniędzy, masz już jedne. Po co ci drugie? Czy da się go przekonać? No, oczywiście względy absolutnie merytoryczne wchodzą w grę. Ale bardzo często jest to też kwestia podania odpowiednich argumentów i też odpowiedniego z tą osobą się skomunikowania. Czyli zobaczcie, argumentacja, dobór odpowiednich argumentów i no, można to ująć jednym słowem, po prostu komunikacja. Komunikacja rozumiana bardzo szeroko. Ale na jedno chcę Wam zwrócić uwaga, mówi się w teorii komunikacji, że w każdym przekazie, istnieją co najmniej cztery płaszczyzny. To jest płaszczyzna treści, ujawniania siebie, apelu i relacji. Treści, czyli zawsze mówię o czymś, prawda? Są jakieś fakty. Druga rzecz, zawsze coś mówię o sobie. Ja nie muszę tego słownie mówić, nie muszę tego słownie wyrażać. Jakieś informacje o sobie. No to pytanie moje, jak rozumieć to, że w każdym komunikacie zawieram jakieś informacje o sobie? Co to znaczy? Ja do Was teraz mówię. Na szczęście mam Szymona, który się odzywa. Mówię o retoryce i rzeczach z nią związanych. Ale przecież też mówię coś o sobie. Oprócz tego, że się zaprezentowałam, znaczy w sensie przedstawiłam Wam na początku, to przecież mówię jeszcze coś o sobie. Możecie na podstawie tego, jak mówię, jakich słów używam, powiedzieć coś o mnie, wyrobić sobie opinię na mój temat. Efekt pierwszego wrażenia. Myślę, że już mam go za sobą. Mam nadzieję, że nie było najgorsze. Ale no, inne informacje też przeciekają. No i oczywiście możecie wysnuć na podstawie mojego zachowania czy sposobu mówienia i tego, co mówię, jaki jest mój obecny stan psychiczny, emocjonalny. Ze stępa mówienia, z pauz, które robię, z głośności tego mówienia i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są takie informacje, które używam tego oczywiście w cudzysłowie, ale przeciekają. Przeciekają, ale Wy sobie wyrabiacie jako moi odbiorcy jakąś opinię na mój temat, która może, gdybyśmy się powtórnie spotkali, to ona może zostać w
jakiś sposób albo utrwalona, albo zmieniona, ale ona powstaje, ta opinia w waszych głowach się rodzi. Jest też ta płaszczyzna apelu, to znaczy, że każdy swoją komunikacją chce jakoś oddziałać na odbiorców. I ja też mam taki cel. Oczywiście tu nie chodzi o jakieś przekonywanie do jakichś szczególnych postaw, ale moim celem, czy takim moim zadaniem, które sobie postawiłam, jest to, żeby przynajmniej niektórych z was tematem zainteresować, albo rozbudzić to zainteresowanie, albo żebyście coś z tego zapamiętali i tak dalej, i tak dalej. No i jest jeszcze ta płaszczyzna relacji, która, jak się okazuje, jest jedną z najważniejszych. Płaszczyzna relacji, czyli mam, kiedy mówię do drugiego człowieka, albo w ogóle się z nim komunikuję, rozmawiam, to mówię o faktach, mówię coś o sobie, chcę coś osiągnąć i buduję płaszczyznę relacji. No to co to znaczy? Tu stawiam pytanie, co to jest ta płaszczyzna relacji i jak to możliwe, że w każdej sytuacji komunikacyjnej buduje się albo jest ta płaszczyzna relacji? Co to znaczy? Nauczyciel, dyrekcja, rodzice, tak dalej, tak dalej. I w zależności od tego, w jaką relację wchodzimy, bo też relacje de facto albo są przydzielane ze względu na to, co robimy, albo je sami budujemy. I ze względu właśnie na te relacje, będziemy dostosowywać odpowiednio właśnie nasze zachowanie. Mhm. Świetnie, tak jest, bo zobaczcie, że te relacje też nie muszą być nam przypisane na stałe. Ja w tym momencie jestem prelegentem i jestem w roli, powiedzmy, wykładowcy, ale po pierwsze zdarza mi się być słuchaczem takim właśnie na takich wykładach, więc czuję się wtedy trochę jak student. Po drugie mam inne role społeczne, choćby rodzica. Mam role społeczne takie, kiedy idę, czy jestem przez moment kupującym, kiedy idę do sklepu, albo idę na jakiś targ i próbuję wynegocjować lepszą cenę na swoich zakupów. Więc to jest ważne, co Szymon powiedział, żeby mieć świadomość, w jakiej roli się występuje i jakie łączą nas w danym momencie relacje. Powiem wam, że moja właśnie córka, która chodzi do pierwszej klasy liceum, myślę, żeby mnie ukatrupiła, że znowu przywołuję ją jako przykład, ale ona bardzo często mówi: mamo, nie mów do mnie jak nauczyciel, nie jesteś ze swoimi studentami. Więc zobaczcie, to też są pewne nawyki związane z tymi rolami społecznymi, które najczęściej przychodzi nam pełnić. To ja jeszcze zapytam, bo to jest istotne na koniec. Role społeczne to jedno i te relacje takie związane z tym, kim jesteśmy w danej sytuacji, to jedno, ale są jeszcze, określa się to mianem po prostu, relacje interpersonalne. Co to znaczy? Szymon. No, relacje interpersonalne, no najprościej rzecz biorąc to interpersonalne, czyli międzyludzkie, wewnątrzludzkie, czyli po prostu jak się zachowujemy względem drugiego człowieka, bo to też właśnie chodzi na rolę statusu społecznego, ale też na przykład całych grup społecznych. Mm-hmm. Na przykład w średniowiecznej Polsce mieliśmy dość widoczny podział właśnie na tą warstwę szlachty, duchowieństwa, chłopstwa i tak dalej. To też wpływało na te relacje międzyludzkie. Czasem blokowały te relacje, bo dane grupy lub dane jednostki ze względu na swój status wychodziły z założenia, że im nie wypada nawet komunikować się z, w cudzysłowie powiem, z plebejstwem, z plebejuszami. Mhm.
że te relacje nam się w pewien sposób demokratyzują, można powiedzieć. Zgadza się. To, co Szymon powiedział, jest bardzo ważne. Zobaczcie, że właściwie te relacje, które my nawiązujemy z drugim człowiekiem, Szymon ujął to historycznie, ale gdyby popatrzeć na tę codzienność naszą, codzienność komunikacji, te relacje z drugim człowiekiem, to jak my traktujemy drugiego człowieka, czy traktujemy go po partnersku, czy też właśnie traktujemy go lekceważąco, z wyższością, to jest tak niesamowicie istotne, bo ludzie to wyczuwają w mig. To dzieje się momentalnie i co jedno chcę podkreślić, w momencie, jeśli płaszczyzna relacji jest zaburzona, komunikacji, czyli wasz partner rozmowy poczuje się zlekceważony, źle potraktowany, odrzucony, to wierzcie mi, żebyście nie wiem jakich sztuczek retorycznych używali, to nie przekonacie go do swojego stanowiska. Nie ma mowy. Znaczy płaszczyzna merytoryczna schodzi wtedy, czyli ta rzeczowa schodzi zupełnie na drugi plan. Ona się przestaje liczyć, bo człowiek, który został źle potraktowany, natychmiast sobie myśli, o poczekaj, jak ty mogłeś tak? O poczekaj, to ja ci teraz udowodnię, to teraz ja się odegram. I on o niczym innym nie myśli, tylko właśnie o tym rewanżu. Drodzy moi, drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i liczę na to, że będziecie przede wszystkim retorycznie sprawni, dbając o relacje z drugim człowiekiem w tej komunikacji, niezależnie czy ona będzie mówiona, czy ona będzie pisana, czy też będzie się działa za pośrednictwem takich kanałów jak tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Szymonie, bardzo serdecznie dziękuję Ci za wsparcie i za interakcję, bo to było bardzo, bardzo mi potrzebne. Więc reszcie Państwa ogromnie dziękuję za uwagę i przede wszystkim organizatorom, bibliotece za przyjęcie mnie tutaj i tak miłą gościnę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.